Siema. Dzisiaj będziemy testować wyrzutnię od Surexa SFC10164. Bateria wielostrzałowa, 16 strzałów. Tu są chyba efekty. No możliwe. Bo tu są jakieś dużo większe. I ładniejsze. Silver Tail. Srebrny brokat. Taki lemonkowy ogon plus lemonkowy brokat. Fioletowy, czyli taki tail brokat, coś takiego. Dobra, przytrzymamy ją chwilę tak. Co posiada? Tak, to była nowość chyba na 2019 rok. Mieliśmy je strzelać, tak jakoś zostały, teraz ją wyciągnąłem. Bo to są chyba trzy z tej serii, takich 16 strzałówek takich małych. Jeszcze była taka zielona, Green Mine. Jeszcze jedna, nie pamiętam. Ona gdzieś tam jest u nas w szafie, nie pamiętam jak ona wygląda. No, co tam jeszcze o niej? Szata dosyć fajna. Surex ma takie nietypowe te efekty. Niektóre są wyrzutnie fajne, niektóre są lipne te wyrzutnie. A Nek ilu miał? Nie, słyszałem. Tu jest Nek? 104 gramy. No, na taką małą wyrzuteńkę to tak. Średnio. Zdarzały się, że miały więcej. Nie najgorsza. Wykonanie naprawdę bardzo fajne, solidne, ofoliowana od spodu. Koszt, nie wiem, 20 zł, coś takiego. Możecie sobie poszukać, bo nie pamiętam, bo to, tak jak mówię, w zeszłym roku ją kupowałem. Możecie sobie poszukać, ile ona kosztuje. No zobaczymy, czy jest warta zakupu. Ja chyba za nią mniej dałem, ale to nie będę mówił ile, bo nie pamiętam. Dobra, no to jak coś będziemy strzelać później. Dobra, nagrywamy. Pierwsze co będzie? Surex Bomb Carrier, tak? Tak. Dobra. Tu idzie jeszcze parę metrów, tak żeby za 30 metrów było. No dobra, 30-40 metrów jesteś. Tylko na prostym postaw. Zobaczymy, co to jest. Bomb Carrier od Surexa. Czy będzie jakiś efekt miny? Oczywiście będzie kiepski z ostrością. Ładne. Dosyć spore efekty jak na 20. O, ten słaby był. Nie najgorzej.